Korzystając, że jest z nami na scenie pan wójt, proponuję rozstrzygnięcie konkursu na logo Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie. Tak właśnie ta placówka zorganizowała konkurs plastyczny na logo. I teraz zaprezentujemy już finał tak, tego konkursu. Prace można oglądać tutaj na sztalugach przed sceną. Są prezentowane te prace. Zapraszamy osoby wyróżnione. Magdalena Pielaszewska, Ewelina Dolna i Łukasz Gontarek. Zapraszamy te trójkę młodych osób do nas na scenę. Tutaj pan wójt, który jest fundatorem nagród, wręczy wam, uczestnikom konkursu plastycznego na logo Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, wręczy pan wójt oczywiście nagrody. A wszyscy inni będą mogli obejrzeć pracę uczestników tutaj właśnie przed sceną. Również zapraszamy na scenę tych wszystkich, którzy otrzymali nagrody pocieszenia, a są to Marcin Stawicki, Martyna Kusa, Patrycja Kalbarczyk i Aleksandra Pielaszewska. Zapraszamy też na scenę. Nagrodę właśnie odbiera Magdalena Pielaszewska. I duże brawa dla niej, proszę Państwa. Młoda artystka być może rośnie. I teraz nagrodę otrzymuje Ewelina Dolna. Jedna z osób wyróżnionych w tymże konkursie. Czy jeszcze mamy Czekamy kogoś? Jeszcze na Łukasza Gontarka, który jest wyróżnionym uczestnikiem konkursu. Czekamy na Marcina Stawickiego. I czekamy również na Patrycję Kalbarczyk. Jeśli tych osób nie ma na razie z nami na festynie, a na pewno do nas dotrą, to nagrody później wręczymy, ale już niestety pana wójta nie będziemy wykorzystywać do wręczania tych nagród. Po prostu nagrody zostaną przekazane tymże osobom. Dziękujemy, drodzy Państwo, już za chwileczkę przystąpimy do części artystycznej, ale jeszcze zanim część artystyczna, zaprosimy Państwa do Wioski Ginących Zawodów. Tam gdzieś pod koniec tego naszego placu, czyli boiska, usytuowana jest Wioska Ginących Zawodów, w której Państwo możecie zobaczyć dużo interesujących maszyn rolniczych i nie tylko maszyn rolniczych, które już wyszły z użytku. Są tam między innymi prezentowany jest zawód cieśli, zawód krawca, zielarza, karczmarza, rzeźnika, kucharza, bartnika. Pewnie nie wszyscy nawet wiedzą, o co chodzi z tym bartnikiem. Kto to był taki bartnik? Panie wójcie, szanowni goście, drodzy Państwo, wypada rozpocząć nasz krótki występ od podziękowań dla wszystkich Państwa za tak ciepłe słowa, które popłynęły tutaj ze sceny, a popłynęły myślą, mową, uczynkiem i co najważniejsze zadbaniem o nas. Dzięki temu zadbaniu jesteśmy, śpiewamy i mamy nadzieję, że wśród Państwa znajdzie się garstka osób, którym się ten występ spodoba. Rozpoczniemy od starej piosenki międzywojennej Mały Żigolo. Yeah.
Razem z nami na początek po muzyce chwali go piosenka pod tytułem Taką Cię wyśniłem. Ptak, jak wolny kwiat.
Czy istniejesz, któż to wie?